Czasy na podanie, decyduje się jednak na akcję biegową. Świetnie też się tam wyrywa i zdobyta już chyba od razu pierwsza próba przez amerykańskiego rozgrywającego. Bardzo ładny bieg Mickey Brown. Kolejny zestaw czterech prób ląduje na konto Seahawks Gdynia. Znów mocno rozpoczęcie kwarty przez Seahawks. Ostatnim razem to rozpoczęcie pierwszej kwarty zakończyło się punktami na konto Seahawks. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Pierwsza próba i 10. 35 yard, połowy przeciwnika. Brown przy piłce. Podanie na lewą stronę. Bliski złapania tego podania Paweł Fabich. Miał jednak kłopoty z opanowaniem piłki. I będziemy mieli drugą próbę i dalej 10 yardów do przejścia po tej nieskutecznej akcji podaniowej. Brown przy piłce, oddanie do Gawła Pilachowskiego, ten środkiem boiska. Udało mu się zdobyć około 3 yardów. Trenerzy futbolu amerykańskiego powtarzają, że jeżeli zdobędzie się w akcji biegowej od 4 do 5 yardów, jest to dobra akcja biegowa, ponieważ jeżeli będą 2 takie akcje, 3 takie akcje, to od razu mamy kolejny zestaw 4 prób. Do przejścia. Tym razem jednak było to tylko 3 jardy, więc trochę za mało, by nazwać to dobrym biegiem. A teraz krótkie podanie i można powiedzieć spóźnione uderzenie, definitywnie spóźnione uderzenie Mikołaja, przepraszam, Dimitriusa Eatona. Po zakończeniu akcji, przewinienie osobiste numer 8 w drużynie obrony. Karą jest 15 yardów i automatycznie pierwsza próba. Oczywiście będą srogo karane przez sędziów. Można powiedzieć tutaj prezent w postaci 5 yardów na konto Seahawks, podarowany przez zawodnika Kozłów Poznań. No ale jak wiemy, futbol amerykański to nie jest gra dla miękkich klusek, tutaj każdy chce pokazać swoją siłę fizyczną na boisku. Chociażby właśnie w ten sposób. Także pierwsza próba i 10 yardów do przejścia po tym przewinieniu Dimitriusa Eatona bardzo blisko pola punktowego, po raz kolejny Seahawks. I mamy akcję biegową prawą stroną. Mika Brown świetnie, ale gubi piłkę po tym uderzeniu od Dimitriusa Eatona. Pytanie, kto ją odzyskał? Sędziowie już tam odciągają zawodników, żeby zobaczyć, kto utrzymał się przy piłce. I dalej to są Seahawks. Także ten bieg Mickey Brown daje bardzo owocną zdobycz yardową. Pierwsza próba i około 3 yardów do przejścia. No teraz dużo tutaj szczęścia po stronie zawodników Seahawks Gdynia w tej akcji. I mamy ten pierwszy pojedynek, jeden na jeden zawodników importowanych, ale Dimitrius Eaton w zderzeniu z Mickeem Brown. A teraz wracamy do tego, co się dzieje na boisku. Pierwsza próba, 4 yardy do przejścia. Brown przy piłce, oddaje do Angelo Pistę, szuka mi zapomnę. Pewnie biega w pole punktowe, touchdown Seahawks! Świetnie tutaj Angelo Pis, jak na razie pod polem punktowym. Kozły Poznań nie mogą znaleźć na niego odpowiedzi, na te jego silne i mocne nogi. A teraz próba podwyższenia za jeden i jest ona udana. Do końca drugiej kwarty 10 minut i 2 sekundy. 2 minuty, tyle czasu potrzeba.
pani z Gdyni, aby zdobyć to kolejne przyłożenie. Także jeżeli w takim tempie będą zdobywać przyłożenia, to możemy się spodziewać tutaj ogromu, jeżeli nie zobaczymy odpowiedzi od Kozłów Poznań. Zobaczymy, co przyniosą kolejne akcje. Jaki teraz będzie powrót z piłką. Jak na razie Kopacz ustawia sobie piłkę. Upewnia się, że jego formacja jest gotowa. I mamy piłkę w górze. Będzie próba powrotu z piłką prawą stroną. Bardzo ładnie tutaj jeden z zawodników Kozłów Poznań. Świetnie zaraz sobie miejsce w środku boiska. Bardzo ładnie wybiega kolejny obrońca. Będzie miał jednego człowieka do pokonania. I już nikt go nie zatrzyma. 10., 5. Touchdown Kozły Poznań. Coś niesamowitego. Mikołaj Cieśla był tym, który z tą piłką powracał. Długo sobie szukał jeszcze miejsca na początku tego biegu, a dalej już można powiedzieć odpalił rakiety i był nie do ścignięcia. Także 6 punktów wpada na konto Kozłów Poznań. No doczekaliśmy się w końcu tej odpowiedzi ze strony drużyny gości. I teraz to Kozły będą podwyższali wynik. Próba podwyższenia za 1 punkt. Udana. Także 28-7. No i mamy mecz futbolu amerykańskiego, można powiedzieć. Także jak szybko zeszły formacje specjalne, tak szybko pojawiły się po raz kolejny na boisku z tą różnicą, że teraz piłkę odkopywać będą Kozły Poznań. Czy będziemy mieli taką samą odpowiedź ze strony Seahawks? I powrót z piłką na punkty? Zobaczymy już za chwilę. Przez kopiącego Kozłów Poznań, w jaki sposób posłać tę piłkę na stronę przeciwnika, ponieważ widzieliśmy, co potrafi zrobić właśnie w akcjach powrotnych Angelo Pease. Także tutaj trzeba się wykazać rozwagą w trakcie wykopywania. I będziemy mieli krótkie kopnięcie, onside kick, flaga na boisku. Nawet nie jedna. Przepraszam, tylko jedna flaga na boisku, jeden z sędziów dopatrzył się tam jakiegoś przewinienia. Zaraz usłyszymy jakiego. Offside, numer 61 w drużynie kopiące. 5 yardów kary, powtarzamy kopnięcie. Łukasz Falkowski był zawodnikiem po stronie Kozłów Poznań, który zbyt szybko wybiegł przed linię, jaką wyznacza wzdłuż boiska piłka. Tutaj zawodnicy formacji specjalnej nie mogą przekroczyć tej linii, dopóki piłka spoczywa na ziemi. Dopiero kiedy kopacz pośle ją w stronę przeciwnika, wtedy dopiero zawodnicy mogą, że tak powiem, wyprzedzić kopiącego. Teraz mamy długie kopnięcie na lewą stronę. Angelo Pease już decyduje się na powrót z piłką. Kieruje się na lewą stronę boiska. Szuka tutaj sobie bloku. Bardzo ładny blok zrobiony przez zawodnika Gardisa. Wykorzystał to Angelo Pease, by zdobyć jeszcze kilka jardów. No i teraz niezłą bombę wyłapał jeden z zawodników Kozłów Poznań.
Pierwsza próba i 10 yardów do przejścia. Ofensywa Skok z Gdynia już na boisku. Rozpoczynają od 48 yarda własnej połowy. Piłka oddana do running backa. Ten powalony jeszcze zanim rozpoczyna swój yard. Right, przepraszam, z piłką. Tak jak widzieliśmy, mimo że było to bardzo mocne uderzenie, Angelo Pease pokazuje, uspokaja swoich kolegów. Ze mną jest wszystko w porządku. Ja jestem gotowy, żeby znów otrzymać piłkę i rozpocząć z nią bieg w górę boiska. Także mamy drugą próbę i 9 do 8 yardów, by znów rozpocząć od pierwszej próby. Brown przy piłce. Szuka podania Mika Brown, teraz w tarapatach musi uciekać przed defensywą. Krótkie podanie na Angelo Pease. Bardzo ładnie jeszcze pozbył się swojego defensora, ale nie starczyło mu czasu, by rozpocząć bieg z piłką. Sytuację wyjaśnia Mikołaj Cieśla. Także będziemy mieli trzecią próbę. 9 yardów do przejścia. Widzimy, że teraz ta defensywa Kozłów Poznań jakby złapała wiatr w skrzydła. Wydaje im się powstrzymywać akcje biegowe Seahawks. Zobaczymy, jak w trzeciej próbie poradzą sobie zawodnicy gdyńskich Jastrzębi. Brown przy piłce, rozgląda się za podaniem. Znów tarapata, znów linia ofensywna nie utrzymała. Flaga na boisku, długie podanie, bardzo ładne, wsparcie na górę. Ale niestety te emocje na razie trzeba ostudzić, ponieważ pojawiła się flaga na boisku. Holding, numer 60 w drużynie ataku. 10 yardów kary z poprzedniego miejsca, powtórzenie trzeciej próby. Na nieszczęście Marcina Blumy, jego podanie zostaje cofnięte przez karę przeciwko Seahawks. Jeden z zawodników linii ofensywnej dopuścił się kary holding, czyli przytrzymywania zawodnika z defensywy. Zawodnicy ofensywy mogą tylko odpychać, blokować zawodników defensywy. Nie mogą ich przetrzymywać za żadną część ubioru, czy też część ciała. Także mamy powtórzenie trzeciej próby. Duży dystans jardowy do przejścia przez Seahawks. Ale widzieliśmy, że silne ramię rozgrywającego Mickey Brown potrafi zdziałać cuda na boisku. I teraz przy piłce szuka akcji podaniowej. Zbierka będzie rozgrywał pierwszy od Mickey Brown. Czy uda mu się zdobyć pierwszą próbę? Tak jest! Zdobywają kolejny zestaw czterech prób. Także po raz kolejny, kiedy wydaje się, że Seahawks w trzeciej próbie mają duży dystans do przejścia, od razu się skraca i mają kolejny zestaw czterech prób. Także 32 yard połowy przeciwnika, Seahawks z pierwszą próbą. I Brown po raz kolejny przy piłce oddaje ją do Angelo Pease. Ten bardzo ładnie prawą stroną. Zatrzymany. Czy jeszcze będzie dzielił ich, czy jeszcze będzie dzielił Seahawks jakiś niewielki dystans, dosłownie centymetr? Pierwsza próba Seahawks Gdynia, także świetny numer Angelo Pease. Swoim biegiem zdobywa kolejną pierwszą próbę dla Seahawks. I jesteśmy już na 21 yardzie. Widzimy, że co Seahawks zostaną przez chwilę zatrzymani, zaraz znowu łapią wiatr w żagle. Rozpoczynają ofensywę, a teraz poślizgnął się Angelo Pease, niezadowolony. Wyraża swoją złość na piłce, jak wszyscy mogliśmy to przed chwilą obserwować. Druga próba, 8 yardów do przejścia.
28-7 dla Seahawks Gdynia. Drużyna gospodarzy da LA przed szansą podwyższenia wyniku. Brown przy piłce. Rozgląda się za podaniem na lewą stronę do otwartego wide receivera. Tym mocnym powaleniem sprowadzony na ziemię. Arkadiusz Ignaciak był tym, który zatrzymywał. Na lewej stronie to był chyba Marcin Gruma, jeśli się nie mylę. Trzecia próba i 5 yardów do przejścia. Spieszą się ze wznowieniem akcji zawodnicy Seahawks. Brown przy piłce, oddaje ją do running backa. Ten teraz szuka po prawej stronie miejsca. I czy będzie to na żądanie dla drużyny Kozłów Poznań. I słyszymy się po krótkiej przerwie wziętej przez Kozły Poznań. Drużyna Mistrza Polski gra na Narodowym Stadionie Rugby dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem tytularnym Seahawks Gdynia jest miasto Gdyni. Drużynę wspierają też firmy: Abacus Gdynia, ATC Cardo, ATC Event, PPC Adol, Burger Poland, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy, DCT Gdańsk, Aerotrans, EKB Container Logistics Polska, Eagle Logistics, GTS Logistics, IT Logistics, Lattice Logistics, Lokoni Intermodal, Master, MTMG, Morski Terminal Masowy Gdyni. Obecnie w Polsce, 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 w
po tej krótkiej przerwie wracamy do meczu. Druga kwarta 35-7. Prowadzą Seahawks Gdynia. Już mniej niż 5 minut na zegarze do zakończenia drugiej kwarty. A tymczasem Patryk Barczak przy piłce rozgląda się za akcją podaniową. Nic nie może znaleźć, będzie po akcji biegowej. Uwaga na wózku. Holding, numer 72 w drużynie ataku. Taka jest odrzucona w rezultacie akcji pierwsza próba Seahawks. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. I zawodnicy Seahawks znajdują się na 27 jardzie połowy przeciwnika. Akcja biegowa, środkiem boiska running back Seahawks. Gabriel Wilakowski szukał sobie miejsca w środku boiska. Przywitało go jednak 4-5 defensorów Kozłów Poznań. Brown przy piłce. Podanie na prawą stronę do Dawida Kiszyłowicza. Podanie jednak było za krótkie. I Dawid Kiszyłowicz nie miał szans złapania tej piłki. Także będziemy mieli już trzecią próbę. Dystans 7 yardów do przejścia. Jak na razie drużyna Seahawks może się poszczycić 100% skutecznością akcji ofensywnych w trzeciej próbie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Brown przy piłce, szuka podania na lewej stronie. Podanie złapane, także będziemy mieli kolejną pierwszą próbę. Nie, jednak nie. Sędzia pokazuje, że piłka została złapana już poza boiskiem. Także będziemy mieli czwartą próbę. I po raz pierwszy, jeśli się nie mylę, Seahawks Gdynia w tym meczu będą przy czwartej próbie. Zobaczymy, jaką decyzję podejmą. Czy będą próbować odkopać piłkę, czy może jednak zrobią tak zwane go for it w czwartej próbie i będą próbowali przejść pozostały dystans jardowy, jaki ich dzieli od zdobycia pierwszej próby. Nie widzę, żeby była jakaś zmiana w formacji ofensywnej, rozgrywający dalej na boisku. Że wygląda na to, że Seahawks będą próbowali przejścia tych 7 yardów w czwartej próbie. Tak też będzie Mika Brown. Długie podanie do Sebastiana Krzysztofka. Nieskuteczne także. Że ofensywa schodzi z boiska, defensywa Seahawks wchodzi na boisko. I także do końca drugiej kwarty 3 minuty i 50 sekund. Do zakończenia drugiej kwarty. Na murawie także pojawiła się ofensywa Kozłów Poznań. Będą rozpoczynali marsz po przyłożenie od 25 yardu własnej połowy. Ja także pragnę Państwu przekazać, że w przerwie będzie konkurs nagrody, że prosiłbym zostawić na miejscu z Państwa, którzy chcieliby wygrać jakieś kominki związane z drużyną Seahawks. A teraz drugie podanie na prawą stronę. Skutecznie, jednak nie. W całym tym zgiełku wydawało mi się, że podanie zostało złapane, jednak nie. Także będziemy mieli dalej 10 yardów do przejścia. Druga próba. No i jak widzimy, Barczak także może poszczycić się zasięgiem swojego ramienia rozgrywającego. Można powiedzieć, że nie ustępuje on amerykańskiemu rozgrywającemu Mickey Brown.
Druga próba 10 yardów do przejścia. Barczak przy piłce. Szuka podania po drugiej stronie, zostaje jednak powalony przez Ramonte Gadisa, ale pojawia się także na boisku flaga. Przepraszam, to nie Ramonte Gadisa. Timothy McKee zatrzymywał Patryka Barczaka. To kolejny z tych zawodników importowanych. Holding, numer 74 w drużynie ataku. Ta kara jest odrzucona, w rezultacie akcji trzecia próba. Tak jak Państwo słyszeli, to kara została odgwizdana na niekorzyść Kozłów. Jednak, tak jak już mieliśmy sytuację wcześniej, ta kara zostaje odrzucona przez Seahawks, ponieważ rezultat, jaki dawała tutaj przeprowadzona przez nich akcja defensywna, dawa lepszy skutek niż przyjęcie tej kary. Także mamy trzecią próbę, 15 yardów do przejścia. Barczak w oczekiwaniu na piłkę, ma już ją w rękach, szuka podania na prawą stronę, do środka boiska i można powiedzieć, że podanie było do nikogo bliski. Przechwycenie jej był Ramonte Gadis. Także będziemy mieli czwartą próbę i Roszada w formacji ofensywnej wskazuje, że Kozły będą tę piłkę odkopywać. Czyli po raz kolejny defensywa Seahawks góruje nad ofensywą Kozły. Minuty i 5 sekund do końca drugiej kwarty. 3 minuty i 5 sekund, tyle dzieli nas od zakończenia drugiej kwarty. Ja tylko jeszcze raz pragnę przypomnieć, że w przerwie pomiędzy drugą a trzecią kwartą będą konkursy na wygranie upominków od Seahawks. Na razie nie zdradzę, co to jest, ale powiem, że warto zostać, warto o to zawalczyć. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia. Do tej pory tylko jeden raz nie zmieniła wyniku na swoją korzyść. Teraz akcja biegowa, Angelo Pis zatrzymany jeszcze zanim rozpoczyna swój rajd. Przepraszam, znowu ta sama pomyłka z mojej strony. Arkadiusz Ignaczak był tym, który zatrzymywał running backa Seahawks. Brown przy piłce, rozgląda się za podaniem na lewą stronę. Piłka niezłapana. Adresatem podania był Sebastian Krzysztofek. Znany bardzo dobrze w środowisku futbolowym reprezentant Polski. Także bohater filmu Niepowstrzymani, także to może oznaczać, że Sebastiana Krzysztofka teraz znają już nie tylko fani futbolu amerykańskiego, ale także ci, którzy ten dokument widzieli. A jak wiemy, był on szeroko reklamowany w całej Polsce. Brown przy piłce, rozgląda się za podaniem do środka, do Sebastiana Krzysztofka, piłka złapana. Sebastiana Krzysztofka. Do końca drugiej kwarty zostały 2 minuty.
2-minute warning tak zwane w futbolu amerykańskim, czyli 2 minuty do zakończenia meczu. Zawsze, kiedy są ogłaszane 2 minuty do końca kwarty, czas jest zatrzymywany. I wznawiają grę Seahawks. Drugie podanie do Dawida. Od pola punktowego. Świetnie teraz Dawid Kryszyłowicz uwolnił się z podkrycia Arkadiusza Ignaczaka. I dzięki temu Seahawks Gdynia w świetnej okazji, przed świetną okazją, by zdobyć kolejne punkty. Brown oddaje piłkę do... Nie, zachowuje piłkę i wbiega w pole punktowe. I piłka w górze. Rozpoczyna z nią powrót jeden z zawodników Kozłów. Bardzo ładnie Emilio Angotę. Bardzo ładny powrót z piłką tutaj. Zbliżył Kozły Poznań. Minuta 25. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Pytanie, czy teraz doczekamy się kolejnej odpowiedzi punktowej ze strony Kozłów Poznań? Na pewno wynik na razie nie przemawia na ich korzyść. W dużych tarapatach Kozły Poznań, ale jest jeszcze czas, by ratować sytuację. Emilio Dangote, teraz on jest w opałach w trakcie akcji biegowej. I w tej akcji ofensywnej defensywa Seahawks cofa Kozły Poznań od miejsca, w którym zaczynali. Także druga próba i 14 yardów do przejścia. Barczak przy piłce. Zmyłka podaniowa.
na lewą stronę pozbywa się piłki. Flaga na boisku. Pytanie, do jakiego przewinienia doszło na boisku? Chyba tutaj jeden zawodnik defensywy w nieprzepisowy sposób zatrzymywał odbierającego kozłów Poznań. Zaraz się tego dowiemy. Niedozwolone blokowanie przy podaniu w przód numer 23 w drużynie ataku. Ta kara jest odrzucona. W rezultacie akcji czwarta próba. I po raz kolejny moje przewidywania są mylne, także tutaj to Kozły Poznań dopuściły się kolejnego przewinienia. Pragnę oczywiście Państwa przeprosić, to nie jest tutaj moim celem złorzeczenie drużynie Seahawks. Po prostu jest to moje błędne odczytywanie tego, co się dzieje na boisku. Czwarta próba, 14 jardów do przejścia. I po raz kolejny Kozły Poznań będą piłkę odkopywały. Czy będzie próba powrotu z piłką? Tak jest! Andrzej Lopis wyskoczył po tą piłkę. Utrzymuje się dalej na nogach. I tutaj jeden z zawodników miał na początku małe problemy z podniesieniem się z boiska. Na szczęście nic się nie stało. A jak wiemy, futbol amerykański to... Do końca drugiej kwarty zostało 17 sekund. 17 sekund do zakończenia drugiej kwarty. Raczej nie będzie już tutaj próby... Wydaje mi się, że nie będzie już tutaj próby podwyższania wyniku przez Seahawks. Będzie tak zwane kolano, akcja biegowa, która pozwoli na zakończenie drugiej kwarty z wynikiem 48-7. Tak by ten czas poleciał już do końca. Chociaż jak widzimy, Seahawks raczej nie myślą o tym, by kończyć kwartę pewnym wynikiem. Brown w poszukiwaniu tak naprawdę wyjścia z trudnej sytuacji. Mika Brown dalej na nogach. Jeszcze pozbywa się swojej piłki. Podanie zostaje złapane, ale sędzia pokazuje, że podanie tak chciał, jak jest niekompletne. Nie udało się utrzymać w boisku jednemu z odbierających Seahawks z Gdynia. Też tutaj silna krew zachowana przez rozgrywającego Seahawks. Koniec drugiej kwarty.